do beki tekstu na przemianę, ale niestety, znaczy niestety. No. Niestety nie. Niestety Ola nie napisała swojego, więc śpiewa tekst Betki, o tak. No tylko po angielsku pisze. Nie? Po rosyjsku jeszcze piszesz i po czesku. Po czesku też? Ja nic o tym nie wiem. Z reguły później tego nie pamiętasz. W takim uniesieniu prorockim. Dobra. Jest to piosenka, która chyba nam wszystkim się jakoś z dzieciństwem kojarzy. Dla nas jest ważna jesień. Bo te, wiecie, kasztany i w ogóle, tam. Nie wiadomo, co człowieka ciągnie do kasztana. To jest... Egzystencjalnym. Patrzysz, kasztan widzisz po prostu i on ciągnie. On mówi, weź mnie do kieszeni, weź mnie do ręki, nie? Co to jest za przyciąganie? Skąd to się bierze? Nie wiadomo. Może gdzieś jeszcze w dolinie rzeki Omo należy szukać korzeni kasztanów. Dobra, za dużo mówię. Ze skraju łąk zamglonych chabrowym patrzy okiem na wieczór, co zapada i ciepłe światła okien. W pochmurnym zmierzchu błyszczą jej kasztanowe włosy, machają do niej dzieci, do szyby klejąc nosy. Kłaniają się jej drzewa, witają ją obłoki, jak serca w niej pulsują, czerwienią ciepłą głowi. Zdarzony gruszek sokiem po palcach słodycz spływa i z liśćmi rok za rokiem kujonek ją porywa. Wyciśnie kalinowe buziaki na policzkach dzieciaków, co się bawią przy placach i uliczkach. Zawiesi im na szyjach korale z jarzem miny, by z rozrzewnieniem patrzeć na ich radosne miny. Kłanią się jej drzewa, witają ją obłoki, jak serca w niej pulsują, czerwienią ciepłą głogi. Z dojrzałych gruszek sokiem po palcach słodycz spływa i z liśćmi rok za rokiem kujawie. Świat po zmroku i aż do samych kości przeniknie cię jej spokój. Gdy wali